Cześć, witam was, ja jestem PG Games, a wy oglądacie kolejny materiał z cyklu Days Gone. I już na wstępie tego odcinka pokażę wam, gdzie dokładnie się znajduję. Jestem tutaj. Jest to punkt Niro nad Spryce Lake, tak to się dokładnie nazywa. To jest tak. I został mi jeszcze jeden głośnik do wyeliminowania. Poza tym idzie, jest duża szansa, że ja tutaj sobie poradzę z tą hordą. O, proszę bardzo. Całkiem pojemny magazynek, kurczę, ma ta broń, czego się bardzo cieszę. Tam, tam. Czekajcie. Dziabnął mnie trochę, ale ten głośnik, on jest tutaj. Dobra, to już wszystkie. Ta skrzynia mnie tutaj interesuje. Niektóra. Niro zawsze ma to, co najlepsze. To może tym razem weźmy sobie zdrowie. Gdzieś tutaj słyszę tego świruska. Akurat sobie tam poszedł dalej. Spróbuję, nie da się go zaskoczyć, więc zrobimy to tak. Jeszcze tutaj bym sobie wszedł, bo popatrzcie, mamy tutaj zdrowie, możemy się przespać, ale to na razie... Jeszcze jeden mikrorejestrator. Ciekawe, czy ten mi w końcu powie, co wy tutaj wyprawialiście. Pomyślał, że padło zasilanie. Jak się stąd wydostać? Cisza. Trzeba poczekać, aż odejdą. Cholerna bojówka. To już druga przeprawa z tymi skurwielami. Chyba już nie będziesz nadzorowała tych składowisk ciała. Wiesz co? Nie tęsknię. No i tym sposobem mogę sobie uzupełnić amunicję. Świetnie. Za tym ani odrobinę. To było jak próba powstrzymania przepływu za pomocą łopaty. Pierdolona strata czasu. Taka prawda. I co teraz zrobisz? Nie dołączę do tych bydlaków, tyle ci mogę powiedzieć. Mam mapę z lokacjami. Mieliśmy w nich tworzyć składowiska ciał. Jebać to. Nie ma sensu wijać w bawełnę. Kopaliśmy masowe groby aż po Siros Beach. I tam się wybieram. Siros Beach. Brzmi całkiem nieźle. Wybrzeże. A mogę się zabrać? Czemu nie? Jestem Sinclair. Martin. To ile masz racji żywnościowych? No i złomu zapełniliśmy. Pomysł. Na szczęście nie widziałem jeszcze świrusa, który by umiał pływać. Kurde, oby ci się udało, Marty. No i dobra, załatwiliśmy, udało się załatwić całą tutaj hordę, po troszeczku eliminując tych świrusów. Dobrze, że one nie zbiły się w jakąś dużą grupę, bo to mógłby być problem. A tak, wszyscy zostali wyeliminowani. No a my cóż, chodźmy do motocykla i zastanowimy się zaraz, gdzie ruszać dalej. Proszę bardzo. Mapka. No i zobaczcie. No i to by było na tyle. A my już bezpośrednio chyba lecimy. Tylko kurczę... A, ja sobie ustawię tak, żeby tutaj sobie zatankować. No to jest trochę... droga jest dość spora, bym powiedział. Ale to można w ten sposób podziwiać krajobraz. Akurat się chyba świt rozpoczyna. Czekajcie, bo... Patrol łupieżców, kurwa! Jakoś przejechać spokojnie. O kurde! Jeszcze mnie, kurczę, załatwił, no. Ale jak tędy przejechać? Zaraz. A, po prostu tędy, dobra. A dlaczego mi nie na mapie nie pokazuje? Teraz dopiero. A po prostu wtedy, kiedy jestem na motocyklu. Zaraz sobie zatankujemy, bo zbliżamy się chyba do stacji benzynowej. O kurde! Jasny gwint! To było tak. No. No. To nie było dobre. To było bardzo złe. Kurczę, to aż stąd będę musiał? Gdzie ja jestem? No coś takiego. Tylko mi nie mówcie, że będę musiał tutaj jeszcze eliminować tych świrusów. Słyszę ich, owszem. Potrzebuję. Ale nie widzę. To się przyda. No i chyba będę musiał uzupełnić amunicję, tak jak wtedy. Kurczę. Kolejne rejestracje. Co się tu stało? Wyłącz to! Pomyślą, że padło zasilanie. Jak się stąd wydostał? Trzeba poczekać, aż odejdą. Cholerna bojówka. To już druga. już nie będziesz nadzorowała tych składowisk ciał. Wiesz co? Nie tęsknię za tym. Ani odrobinę. To było jak próba powstrzymania przypływu za pomocą łopaty. Pierdolona strata czasu. Taka prawda. I co teraz zrobisz? Nie dołączę do tych bydlaków, tyle ci mogę powiedzieć. Mam mapę z lokacjami. Mieliśmy w nich tworzyć składowiska ciał. No to moi drodzy, nie będziecie słuchać tego samego. Usłyszymy się po cięciu. No i wracamy po cięciu, moi drodzy, ale na razie ja nie widzę tutaj tej przeszkody, jaką ustawili ci bandyci. Tymczasem sobie zatankujemy. No i zobaczmy sobie, a jeszcze poczekajcie, bo jeszcze chętnie bym tutaj się rozejrzał. O właśnie, już mamy apteczkę na widnokręgu. Jeszcze może w środku przeszukamy na wszelki wypadek. No jasne, że opłacało się tutaj wejść. Są jakieś środki chemiczne, ale tego zabrać niestety nie mogę. A w tym pomieszczeniu niektóre te stacje benzynowe są zupełnie takie same. No i bardzo dobrze. Jeśli chodzi o mapkę, no to zobaczcie, do celu już jest niedaleko. No to była trochę trudna przeprawa. Aj, kurczę, trzeba się przeciskać dobrze. Ale to już chyba niedaleko. Bierzecie się. To tutaj. Musi gdzieś tutaj być. O kurde, ale się wystraszyłem. Jasny gwint. No skubany. Dostał jednym strzałem. No ciężko go było trafić. To się da sprzedać. No szkoda, że odebrał mi zdrowia. Co my tu w ogóle mamy? Dobra, czas znaleźć te rzeczy dla Weavera. No wygląda, że jest spokojnie. Muszę być blisko gniazda. Czuję smród. Nie. No i niestety, ale nie mogę wytworzyć dalej. Brakuje mi nafty. Polistyren. No mamy. Na razie jeden. Czy coś z tego gniazda spadło, co mógłbym zabrać? Chyba nie. To jest drugi dopiero. Smród gniazda. Musi być gdzieś tutaj. Następne gniazdo. Do dzieła. No kurczę, a ja nie mam już nafty. To jest trochę. Mam jeszcze 4, jeszcze 3. No to tutaj nie mogę nawet przechodzić. No co, nie wejdziesz na górę? Kolego. No jak bogackiego. Skąd tutaj wytrzasnąć naftę? A czy ja mogę do tego strzelać? No strzelać mogę, ale to nie przynosi oczekiwanych efektów. Chciałbym wejść tutaj na górę. Płoń, dziecinko. No i to czyżby nie dało się wejść? Nie wiem, czy ja mam dalej gdzieś iść, poszukiwać tego polistyrenu. Może tutaj na górze? Może po tej stronie? Jest jeden. Jeszcze tylko kilka. A, tutaj może będzie. Chociaż nic z tego chyba. No jeszcze jeden. Jest. To powinno wystarczyć. Zaznaczę resztę na mapie. Ludzie Koriego zgarną to później. No dokładnie. A my tu będziemy musieli niestety wrócić innym razem. Chociaż... jeszcze rozejrzę się tutaj gdzieś. Jeszcze czas się zawijać. Nie mogę być tutaj, kiedy wpadnie jakaś nowa horda. Przynajmniej za tą naftą i butelką po piwie, chociaż sami widzicie, że nic z tego chyba nie będzie. 3 sztuki. Dobre i to, widocznie tylko tyle brakowało. A tymczasem, moi drodzy, no cóż, zostawimy tutaj to jedno gniazdo, bo nic nie poradzę na to. A musimy się udać tutaj. No, czeka nas szybka podróż. No i jesteśmy na miejscu, wsiadamy do moto i jedziemy od razu. Zdać relację z poszukiwań poliestru. No, będę musiał uzupełnić paliwo. Bez dwóch zdań. Kapralu St. John? Czołem, sierżancie. No, mam odpowiednie narzędzia. Ale Kapralu, jeszcze, czekajcie, ja wyjdę sobie stąd. Tutaj jeszcze do kuchni zajrzymy. To wszystko. Niewiele tego, ale niech będzie. Jeśli chodzi o, moi drodzy, trofea jeszcze bym... No, jak będzie, kapralu, tutaj jeszcze zajrzymy. Czołem, sierżancie. Taniej niż kupić nowy sprzęt, nie? Nie mam racji? I to tyle. Dobra. Trzymajcie się z dala od kłopotów. Dobra? Zostały do oddania. 55 uszu rojaka. Nie próżnujesz, co? Mhm. Na razie to tyle. Uważajcie. A my, cóż, lecimy dalej. Hej, mam ten baziew, o który prosiłeś. A, dobrze, dobrze. Postaw to gdzieś tam. Podaj mi kawałek. Okej. Nieźle. To jak się sprawy mają z porucznik Whitaker? Co masz na myśli? Bo widzę, że się tu ciągle kręcisz. Odwalasz dla niej sporo roboty. Tak, ja tylko robię swoje. Jasne. Pewnie, ja też próbowałem ją poderwać, kiedy tutaj przyjechałem. Mówisz? O tak, chłopie. Kobitka ma zajebisty tyłek, bo ja lubię tyłki. Sam rozumiesz. Jasne, jasne. I jak ci z nią poszło? Nie za dobrze. Raz rzuciła mnie na glebę, chciała złamać mi jebaną rękę. Słuchaj, musisz się pilnować. To naprawdę ostra niunia. Ja będę o tym pamiętał. A to wszystko? Tak, ale weź to i za mną. Kobitka ma niezły tyłek. To i będziemy tak dreptać powolutku? Kurczę. No niebywałe. Polistyren to węglowodór aromatyczny, a benzyna składa się z prostych węglowodorów alifatycznych. Spróbuj to chociaż wymówić. No, tak czy siak. Mieszając te związki, rozbijasz łańcuchy molekularne w pojedyncze wiązania kowalencyjne. Tak, no wszyscy to wiedzą. To, mój przyjacielu, jest Mołotów z napalmem. I tak właśnie wygramy tę pieprzoną wojnę. Jak dopracuje formułę, to będzie się fajczyć mocniej niż palnik acetylenowy. Wiesz, jaka to moc? Tak, w sumie to nawet wiem. Robiłem w warsztacie. To wszystko? Tak, wszystko. Jest spoko. Tak, kurwa, blisko. Bum! Będziemy wysadzać i palić! Skopiemy im dubska! Też próbowałem ją poderwać. Sara? Tak, weź może połóż to na blacie. Okej. Ja przepraszam. Po prostu czasem za bardzo się tym wszystkim frustruję. Ja tam nie wiem. Przyszedłem tu tylko po następny formularz. A wiesz co? Tym razem nic nie dostaniesz. Co? Czemu? Bo tym razem idę razem z tobą. Idziemy. Dokąd, Saro, ty mnie prowadzisz? No dobrze, żołnierzu. Zobaczymy, czy za mną nadążysz. Tak, pewnie. Kiedy ostatni raz wybrałaś się na zewnątrz? Znaczy, no wiesz, do syfu. Ej, robiłam kursy zaopatrzeniowe jak wszyscy. Chociaż przyznaję, od ostatniego minęło trochę czasu. Masz w ogóle motocykl? Mam, ale tym razem chyba zabiorę się z tobą. Wtedy nie będzie obawy, że się rozdzielimy. Tak, przy pani. Przestań z tym... A czy ty byłeś może wewnątrz Arki? Znaczy w jaskiniach, tak. Jak tylko przyjechałem, zostałem po królewsku oprowadzony przez samego pułkownika. Daj spokój, nawet ty musisz przyznać, że gość ma wizję. No wiesz, wszystkie te zapasy, przygotowania, oszczędzanie na wszystkim. No dobra, przyznaję. Ta wyspa to cholerna forteca. Nic nie dostanie się do środka bez zjebanej bitwy. Dokładnie tak. Tutaj. To mój namiot. Wow, fajna miejscowa. Widać kobiecą rękę. Ta. Praktycznie tu nie zaglądam. Większość nocy spędzam na pryczy w laboratorium. No popatrz tylko, to ogarnie sprawę. To prezent od Mata, kiedy się zaciągnęłam. Mata? Pułkownika. O Jezu, co ty, Deacon, to tylko spluwa. Coś mogę tutaj jeszcze zabrać od ciebie, ale chyba nie. Czekaj, chodźmy tędy, chciałabym ci coś pokazać. Dobra, idźmy za tobą. Kiedy przyjechałam, bojówka zdążyła ściąć prawie wszystkie drzewa. Gdzie ty jesteś? Poprosiłam Mata, pułkownika, żeby jedno zachował. Serio? Ale czemu to? Po co? Pamiętasz ten weekend, kiedy przyjechaliśmy tu do Crater Lake? Jak już byliśmy małżeństwem? No tak, pamiętam. Bo kojarzę, że myślałam, kiedy wybuchła góra Mazama, ile będzie trwało, aż lawa ostygnie, uformuje się nowa ziemia, a drzewa odrosną. Kiedy będzie po wszystkim, kiedy opuścimy tę jebaną wyspę, chcę, żeby zostało tu chociaż to jedno drzewo. Słuchaj, tych ludzi takie rzeczy gówno obchodzą. Ja widziałem z bliska tę ich martwą strefę. Pułkownik bardzo chce wygrać tę wojnę, a im szybciej zrobię, co do mnie należy, tym szybciej przestaniemy wszystko wypalać. No dobra, to czego chyba chcesz? Tutaj i chyba będziemy kontynuować w następnym materiale, bo coś mi się wydaje, że teraz już chyba skoczymy na moto i ciekawe dokąd ona mnie zabierze, ale o tym przekonamy się już w następnym materiale. Do usłyszenia!